dzisiejszego odcinka są bardzo proste. Nie możemy totalnie dotykać ziemi, ponieważ ziemia zadaje nam damage. O, widzicie tego bloka dirta? Spójrzcie. Au! Au! Dobra, weźcie mnie, wskrzeście. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz wasza kolej, żeby go pokonać. Zostawcie łapkę w górę za czym się wydarzy. Serio? Na hitach? Jestem fatalny. Przypominam wszystkim, że wraz z nowym rokiem startuję z nowym kanałem, do którego link znajdziecie w opisie. Zasubskrybujcie, żeby nie przegapić nowych filmów. No siemaneczko, Szaku, witam cię ślicznie. No siema, witam, co przyjacielu. Co tam u ciebie, mordko? O chłopie, czego mnie nie słuchać? A u ciebie co tam? Czas zacząć nową przygodę. A dawno z tobą nie podróżowałem w Minecrafcie, więc zaczyna... I my. Co jest? Co jest granne? Ej, czekaj, to są tabliczki jakieś o, z tyłu. O, czekaj. Nie dotykajcie ziemi, bo inaczej... Aha, już wiem co inaczej. Diament. Patrz, bo inaczej... Aha, zaczynasz, tak? Już zaczynasz na bo samym inaczej... starcie. Zginiesz. No, właśnie. Dobra. Co jest następne napisane w tabliczce? Odszukajcie diament, aby przerwać klątwę. Dobra, czyli naszym zadaniem w dzisiejszym odcinku jest przerwanie klątwy. Podłoga to lawa. Nie wiem jak to nazwać, stary. Nie wiem, ale chyba na podobny... to lawa, nie? W podobny sposób to działa. Czyli rozumiem, że jak postawimy jakiś blok pod nami, to możemy po nim chodzić? Sprawdźmy. Dobra, to. Tylko... Pyk, okej. Okay. Mam deski. Cyk, cyk. Ha! Łatwo! I co? To zepsułeś, tu postaw desk. Gdzie? Tam? Dobra, dobra, jesteś takim trolem. Szaku. O, jak przyk... Ej, ja nie mogę na twoje stawać. Nie możesz na moje stawać? Nie, no co? To przecież jak będą niezłe dymy. To będą niezłe dymy. Każdy z nas robi sobie ścieżkę, tak? No to nieźle. Tak. No to nieźle. Zapowiada się niezła przygoda. Ja już mam deseczki, nie wiem jak ty. I za chwileczkę będę sobie... Nie no, spadły tak daleko. To ja jest po prostu skam. To nie będzie wcale takie proste. I a odnalezienie diamentu będzie równało się z... Wiesz czym, nie? Z czymś niemożliwym. Ta, z cudem, wiadomo. Z cudem. Super, dotknąłem trawy! A, trawa też jest blokiem, więc... Ale jak mam na przykład sobie to podnieść, stary? No zejdź niżej. Postaw tam kloc. No nie tak. Klocka to wiesz, gdzie mogę postawić. No, powiedz mi, oświeć mnie. Ci mogę dać, jak chcesz coś. Rzuć mi jakiegoś klocka, no. Trzymaj. O, to mi się podoba, uwaga. Pyk. Ha, jestem. Pyk. No i jestem, no i... Kurczę, to jest życie. Przed nami jest wioska i zaczyna się noc. Czy ty to widzisz? Za chwilę będą creepery i inne różne dziwne rzeczy. Jak mamy to przetrwać? Nie, ja o tym nie myślę póki co. Na spokojnie, do przodu. Aha! Ja też jestem niezły Janek z Banek. Potrzebuję no. kobla wykopać. Dobra, masz już to ja schodzę na dół. Mam zwykły. Hop! Okej. Okay. Hop! No i pięknie, też już wszystko mam. Co ty żeś myślał? Dobra, ile masz tego nie skobla? No, szkielet idzie, nie mogę patrzeć, no łapie ile no! Ja się schowałem, nie ma mnie. Że mnie chłop ściąga na dwie bomby? Na dwa? Dobra, żartowałem, że na dwa hity, po prostu mnie zrzu... Nie, no to jest, nie da się grać w tą gierkę. Szaku, gdzie żeś uciekł? W podziemie, no co ja będę mam? Potrzebuję twojej... Dobra, idę ci pomóc, dobra. Dobra, zabiłem go, hama! I zombiaka no widzisz, też! No jak pomogłem, nie ma za dzięki, co! Dzięki, Szaku, jesteś najlepszy, nie zmieniaj się! Proszę bardzo! Dobra, zróbmy tak, pyk. I idziemy spać, do dziurki. Tomorrow. Dobra, sprawdźmy, czy to już. O! W końcu! W końcu, dobra. I od razu dead! Połakomiłem się jakąś głupią kostkę głupiego szkieleta. Dobra, może chodźmy do tej wioski, co? Świnia mnie zabiła. Znaczy, przeszła mi przez drogę. Dobra, zróbmy sobie trochę kijków. Zasadźmy sobie... Wypadł mi stąd, świnio! Ale ona cię tak... Chciałeś to? Chciałem je zrzucić! Ona dalej chce, patrz na nią! Wyjdź mi stąd! Poszła ty! To jest mordercza świnia! Nie no, nie podniosę tego drewna, Szaku. Weź mnie po... Podaj mi go. Dobra robota! No co jest?! No, myślę, że już się na to nie nadziejesz. To jest twoje? No. Głupek. Ha! Ej, nie! Dobra. To już był cios poniżej pal... Ja nie wiem, jak wrócić. Nieważne. A gdzie ty żeś? Gdzie masz spawna? Nie wiem, co jest moje. Ja też nie wiem. To będzie najgorszy odcinek ever! Pyku, musimy zrobić taki ciąg komunikacyjny. Wiesz, co to jest? Nie. No właśnie.
Ja też nie. Naucz mnie, wytłumacz. O, musimy rozwalać i kłaść mądre. Zarobiście! Czemu zginąłeś? Bo wyszedłem poza... wyszedłem poza strefę komfortu. Dobra, mamy to. Gadnik, kto jest we wiosce. Właśnie widzę, ktoś chce mi podwędzić mój lód. Tak, tobie. Jak zwykle ja najgorszy. Zobacz, kto cię dogonił jak szef? Dobra, jaki bandyta, jesteś takim oszustem. Masz łóżko szaku gdzieś tam w pobliżu? O, mam. Ej, Peskiciusz, co łóżka? To jest jeszcze lepszy pomysł. Dobra, szaku, moje pytanie brzmi, czy jest tam sens w ogóle iść? Czy już wszystko jest. Okradłeś? Nie, jest sens. Tak mnie kłamie. Jeszcze został kowal, którego ci nie dam. A co u kowala ciekawego? Diamenty pewnie i wiele innych smakołyków. Dobra, to ja może podbuduję się do góry i zajrzę, co się dzieje w koło. Tam mamy jakąś górkę, tutaj nic ciekawego, tutaj też nie. Nie, tak szczerze, tutaj nic nie ma. Jeśli masz łóżko, to nie warto tu przychodzić. Weź mi też łóżko, jak możesz. To nie będziemy jeszcze tej wioski. Nie ma sensu. Nie mogę. Aaaa! Skinąłem. Chłopie, 4 obsydianu, 2 miecze żelazne. Dziękuję. Kubeł zimnej wody? Nie no, szaku, jesteś najlepszy. Po prostu tutaj już nie mogę, noc się zrobi. Mam taki kawał do ciebie, jeszcze nie zdążę. Aj, w ogóle się nie opłaca teraz grać już. Szaku wszystko ukradł. Dobra, szaku, wiesz co? Musimy odnaleźć sobie jakąś kopalnię, jakąś taką w miarę, żebyśmy coś zrobili ciekawego w tym odcinku, bo przypominam ci, że musimy iść do kopalni. Nie możemy być tutaj na wierzchu. No, jestem prawie w wiosce, to możemy... O, nie, wypychaj mnie, chamie! Co tam się dzieje? Już idę, stary, na ratunek ci śpieszę. Dawaj, bo osadnicy mnie trolują. Hop. Osadnicy cię trolują? Hop. Dobra, trzymaj, rzucę ci. Idzie zombie, jak dawaj, bo zaraz padniemy! Jeszcze miecz, o. Super, jesteś najlepszy, szaku. Okej, mam go. Hop. Ej no! Nie chciałem w ciebie! Dobra, ja widziałem, jak się na mnie spojrzałeś! Nie, myślałem, że to szkielet! Tak, myślałem. Ja pierdziele, jestem największym nobem w tą gierkę, te skinąłem, stary. Ja lecę. Bo mi szkielet goni, spider i w ogóle wszystko naraz. Nie no, nie ma pytań! Ja nie wiem, które mam iść, ty mi tam zabudowałeś wszystko. No nie, nic nie zabudowywałem. Dostałem jedną strzałą od szkieleta. Przeżyłem to. Wypad! No nie, rozpadł tak daleko! Co ty narobiłeś tutaj? Powiedz mi lepiej. Nie da się przejść tą ścieżką. Ta ścieżka to jest moja tylko. Ty masz po prawej, na dole. Ja mam tu obok, no właśnie, i tam jest zabudowane, żeś mi nawtykał. Nie ma opcji. Udało się! Przebiegłem tych wariatów, lecę, kradnę itemy. Dobra, hop. Dobra. Biegnę. Jak mi gdzieś tutaj coś podmieniłeś, to się wkurzę. Nic nie podmieniałem. Zostawiłem twoją ścieżkę w spokoju. Dobra, creepery żyją. Szaku, idę po twoje itemy, co? Ja pierdzie. Już jestem, jest. Aha. Mi się wydaje, że musimy iść w drugą stronę. Też mi się tak wydaje. Zacznijmy od nowa. Czyli w tamtą... Siemanko, idziemy w drugą teraz. Tamtą stronę w ogóle nie oddała gierka. Okej, mam patyk. Hurra! Rozumiesz, mam patyk. Masz kobla? Ta, jasne. Garściami. Pa. Hop. Hop, widziałeś? Jakaś jak mnie ścieżka? Uderzysz, to będzie mi przykro. Nie mam zamiaru cię uderzać, stary. Powiedz mi, gdzie idziemy? Gdzie ty mnie prowadzisz? Dawaj, szaczku, nie ociągaj się. Idę. Sobie tylko szybko jeszcze drzewka zasadzę. Pyk, niech rosną. Tu mamy jakąś dziurę. Oho. Kopalnia, czy nie? Tak, to jest kopalnia, no. Dobra, to wjeżdżamy w kopalnię, tylko że ja potrzebuję jeszcze od ciebie. Ile masz drewna? No. Mam trochę, chcesz, ci połowę rzucę. Rzuć trochę drewna. Trzymaj połowę. Zarąbiście, no kurde! Nie wytrzymam! Normalnie nie wytrzymam! Drewno, pułapka, ale dojdziesz chyba, nie? Tak, nalajcie, stary, to zrobiłem już autostradę sobie. Trawa! Kamienia jeszcze rzucę. Głupia trawa, rozumiesz? Dotknąłem trawy. Chodź tutaj. Jest i 64 kamyka? Ale żeś nakwarmił. A co ja będę się ograniczał? Dobra, pyk. Ja nie wiem, czy to jest kopalnia. Tak średnio bym powiedział. Dobra, próbujemy. Czekaj, to zróbmy tak. Tutaj postawimy sobie craftinga ładnego. Robimy sobie kill off. Taki kamienny, jeden. Jakiś mieczyk sobie zróbmy też. Mam rudę żelaza, stary. Już! No a jak to tutaj była? Dobra, to ja kopię tutaj obok, tylko nie idź w tył, nie pójdź w tył. Dobrze, nie pójdę w tył. Hop. Ej, zarąbiście się schodzi, łatwo. Myślałem, że będzie ciężej. O, mega łatwo się schodzi, to prawda. Myślałem, że będzie... O, chłopie. Wiesz, co ja mam? Węgiel! Nie, nic nie mam. Dalej nic. Ja mam węgla. O, słyszę pająka. Ej, mam coś. Czekaj, idę do ciebie. Dobra. Co jest? No co? Tak się kończy. Cwaniakowanie?
Hop. Dokładnie. Ale fajne itemy znalazłem, hello! Ojeju, jak to możliwe? Skelet. Czekaj! Dokopałem się do pająków! Stary, my jesteśmy chyba koło jakiegoś spawnera, bo ich jest tam dużo. Jest taka szansa. Dobra, powiem ci tak. Pająków jest tu od groma i ciut i się jeden już na mnie patrzy. Wypadł. Leszczu. Pek, 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 pek. Leży. O kurde, szkielet. Dobrze, co ci dać? To, no. to. Cyk. O, zobacz. O, wkładajmy sobie co nam niepotrzebne i możemy w nich wjeżdżać. Pomysł. Dobre, dobre, no. Dostaję. O, ich tam dużo. Nie, to nie sens, to jest bez sens. Chłopie, mrowisko. Mrowisko pająków? Tak. Dobra, schodzę niżej. Cyk. Dostałem! Skąd? Bo tam jest pająk. Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa! Nie wiem co to było, ale mam pół serca, rozumiesz? Tak, tu jest spawner, byku. Nie wiem, czy jest sens tu iść. Ta, zabudowałem go leciutko. Super! Dobra, mam twoje itemy. Dobra, stary, jak już jestem. Ale żeśmy to ładnie wymasterowali. Czekaj, musisz się tu na dole zbudować, bo ja to zniszczyłem. Dobra, biorę pyk, to jest moje. Mam teraz dużo życia i się nikogo nie boję. Dobra, schodzimy sobie. Okej. Żelazo. Jestem coraz niżej, szaku. Siema. Łe, tu nic nie ma. Nie ma? Dobra, niszczę. Dobra. Tam jest kopalnia. Po spawnerze. Tam ogólnie jest kopalnia. Powiem tak, są dymy, nie? Są, ale do opanowania. No chodź, gruby. Leżysz. Dobra, leży. Kolejny. Aha! Aha! Dobra, szaku, już jestem. Prawie, że hop. Czekaj, tu jest wszystko, stary, jak ja mam już. Pek, kiki robię. Co potrzebujemy? Kilow, nie? Mieczyk będzie nawet żelazny. No i to jest życie. Ważne by kilow był, nie? Najważniejszy kilow. Dokładnie tak, mamy kilow. I mamy mieczyk. Można, stary, wojować z nimi. Teraz się ich nie boimy. Dobra, tu schodzę, jest git. Okej. Okay. Ja swoje stare itemki już odzyskałem, więc klasa. Dobra, mam też twoje. My budujemy tym samym, więc staraj się nie wracać. Dobra, będą dymy. Okej, okay, to umówmy się, że ja będę chodził przy ścianie jakby. Czy to nic nie da, szaku? No nie, no spójrz na siebie, jak to wygląda. No ja też przy ścianie chodzę, przy tej drugiej. Okej, okay, jest złoto. Ła! Szkielet też jest. Nie no, zombiak idzie. Dobra, Farel, zabuduj się tu. No i dawaj, lecimy z nim. Jazda, pek. 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 Łatwo. Trzy bomby i poszedł spać. Hyc. Ty masz to jeszcze żelazo, co mieliśmy, czy... Przepalone całe, nie mam żelaza. A po co ci żelazo, jak ja wszystko mam? A w sumie zbroja nam się nie przyda, dobra, nieważne. Nie no, stary, jesteśmy kozakami. Gdzie ty jesteś? Na dole. Z panem creeperem piątki zbijamy. Okej. Okay. Pozdrów. Jasne. Aha, widziałem cię, ale chyba nie udało wam się piątki zbić, co? No stary, czemu tu jest tyle niebieskich pająków? Padam. Bo tam jest spawner pewnie, jaskiniowy. Padam, żyję. Dobra, ja tutaj tą kopalnię, stary, zamykam jednak. A, tędy mam i z tobą, nie? Nie, bo ja mam tu itemy. Rzucić ci mieczyk? No, możesz. Nie, dobra, już nie rzucaj go. Dobra. Są trzy tam, uważaj, bo one wyjdą. Masz crafting? No. Weź postaw. Nie. Masz, rzucam ci. Niesamowite to jest. Ale to pięknie. Niesamowite. To tak piękne. Czemu nie postawiłeś, tylko mi rzucasz? No nie wiem, nie spodziewałem się, że to będzie to się stanowiło wyzwanie. No stanowiło, jak widać. Creeper! Super. No i bomba. No dosłownie bomba, szaku. Kontynuujmy naszą przygodę. Trudną jak cholera. Dobra, przy ścianie. Git. Cyk. Git. Dobra. To jest szybki jak strzała. No stary, już tutaj sobie zbudowałem ładną nitkę. Ty iść przy ścianie, pamiętaj. Nie no, szkielet jeszcze głupi. Ja pierdolę. O, chodź stary. Powalczymy troszeczkę. Bomba w oko. Bomba. Leżysz. Chamie ty. Oddechu nie mogę złapać. Dawaj go. Ta. Mam łuk. I strzały. Nice. Nie zawaham się ich użyć. Szaku, mamy jeszcze jedno zejście w dół, jesteś? Tak, jestem. Tu zbuduję ścianę, żeby nic nam nie weszło. Op, jest jakaś woda, jest kopalnia. Kurde, oby nie było tam szkieletów żadnych już durnych. Wodę trzeba zatkać od razu. Ty! Czekaj, no. To diamenty? Chodź zobaczysz. Czy coś innego? Diamenty! No już diamenty. No zobacz.
Czekaj, bo, a mamy kilo w ogóle? Poczekaj, bo nawet kilofa nie mamy takiego. Masz? Gdzie ty je widzisz? No tu koło wody. Lepiej jestem. Czekaj, bo sam już zgłupiałem, czy to jest diament, czy to nie jest... Diament jest! No jak to nie jest diament? Musi to być diament. Bo no jest, dobra. Jest, dobra. Kątem oka, jest, dobra. Kurde. Stary, dawaj, jest szybko tylko ten. Idę, moje. Wiedziałem. Na szczęście znaleźliśmy. Ale już mamy prawie, widzowie, misję wykonaną. Tędy. Weź teraz kilo po drodze, weź kilo po drodze. A skąd mam wziąć kilo? No a przecież się przetapia żelazo. Kilo zrobię, tak, ale nie mam... Dobra, są deski, ale deski odłożę. Cyk, cyk, pyk. Jest 7 sztabek żelaza. Cyk, cyk, cyk. Dobra, odkładam, gdybyśmy jeszcze zginęli. Jestem, szaku. Jestem. Ja już własne żelazo przetapiałem. I teraz już nie wiem, gdzie mam zejść. Mam już to po prostu w nosie, buduje się, gdzie buduj, się da, szaku. Uwaga! I... Tak jest! Ej, mamy to! Podnieś nice. Diamenta. Hop, podnieś diamenta, okej! Okay. Farel skierował postępu diamenty! I szaku, teraz na to wszyscy czekali. Czy możemy zrobić krok w bok? Działa! Zadziałało! Widzisz? Jak? No zobacz, mogę chodzić! Pierwszy raz się udało! Dobrze, moi kochani, w końcu udało nam się wykonać to... najtrudniejszą misję, jaką mieliśmy chyba, stary. No, chłopie, to jest tyle zabawy. Dobra, dwie jakie zabawy. Godziny Mej. Grania w klocki. No, dobra, ostatni raz. Nice. Także to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixie Shop po najlepsze koszulki sieci. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.